No witam, witam. Jestem w sanatorium w Busku, sanatorium Adria. Adria, tak chyba, no nie jestem pewien, ale chyba Adria. I korzystają tutaj z pięknej infrastruktury tego sanatorium. Alejki, piękne alejki, zieleń i schody. Tam trochę dalej to są schody, nie wiem czy nie widać chyba w tej chwili, ale potem ci pokażę. Chciałbym pokazać i sobie zobaczyć, jak ja chodzę o kuli. Z kulą chodzę ciągle, bo miałem załamaną nogę. Miałem udar i podczas upadku z krzesła, nie wiem nawet jak, złamałem nogę tu w kości strzałkowej. Podobno kość, która się ładnie szybko goi, ale figę z makiem, u mnie goiła się długo i fatalnie. Leżałem długi czas przykuty do wersalki. Nawet do kibelka nie chodziłem, bo nie wolno było, to się miało zrosnąć dobrze. No i jak już wstałem po lutym, marzec, kwiecień, w połowie maja gdzieś tak, czyli po prawie 3 miesiąca, 3,5 miesiąca, no to okazało się, że ja muszę od nowa uczyć się chodzić. Raz, że mięśnie w ogóle straciły kondycję, ale i ścięgna, i kości, i stawy, i wszystko. No i błędnik zaczął szaleć, bo przecież ja leżałem ciągle w pozycji leżącej, w pozycji poziomej. Trzeba było błędnik, czyli trzeba iść znowu do zmiany pozycji. No i trzeba było nauczyć się od początku chodzić. I dostałem skierowanie do takiej szpitalu, jak byłem, do takiej do poradni rehabilitacyjnej. Mogłem sobie wybrać dowolną poradnię, no, żeby mi wyznaczono rehabilitantkę do ćwiczeń w domu. Dopóki leżę w domu na warsztacie, to powinien ćwiczyć sobie coś tam. Ona będzie wiedziała co. No i przychodziła. I przychodzi ciągle pani Kasia, taka około 20, przed 30, 25, nie wiem ile, nie pytałem ile ma lat. Młoda kobieta, właśnie to dziewczyna jeszcze. Patrząc na bieg, no i buźka, sylwetka buźka. No i tak mnie uczyła. Potem wreszcie wyszliśmy na klatkę, na schody, bo poprosiłem, czy mogę wreszcie pochodzić troszeczkę, bo chciałbym zobaczyć, jak ja chodzę, czy będę w ogóle chodził jeszcze. Tak patrzyła na mnie, no proszę pana, pewnie pan będzie chodził, postaramy się, zobaczymy. A czy dzisiaj mogę już wyjść? Dzisiaj, nie za wcześnie? No pani powie, jeżeli pani powie, że nie, to nie. Ale ja bardzo panią proszę, na próbę chociaż parę schodów. No dobrze, próbujemy. No i na schodach zaczęła mi mówić, jak wchodzić, jak schodzić. Żeby nie mylić tych nóg wiecznie, no to musi być pewien automatyzm. Na początku, tak powiedziała mi, proszę pamiętać, że ta noga złamana, zła noga, nie chce pani, to ta noga, chora noga do piekła, w dół, do piekła. Ta zdrowa noga, którą pan chce mieć, dobrą nogę kieruje pan do nieba, do góry, bo zdrowa, bo piękna noga. Chora do piekła, zdrowa do nieba. Tak chodzimy. Z tym, że najpierw, proszę pana, stawia pan na schodku, na krawężniku czy na schodku, obojętnie. Ta sama metoda. Najpierw stawia pan kulę, dopiero potem właściwą nogę. Powtórzmy, jeżeli pan wchodzi do góry, na przykład wchodzi pan na stopień, na krawężnik, na chodnik, to najpierw kula i potem ta zdrowa noga, co do nieba, prawda? Okej, do nieba. A jak pan schodzi potem, czy przedtem, to ta chora noga poszła won do piekła. Fajna metoda. Mi się to bardzo podobało. Powtarzałem to parę razy. Byłem w takiej klinice rehabilitacyjnej tu w Kielcach na Kościuszki przez miesiąc czasu. Tam spałem, tam jadłem, tam mieszkałem. I no, tak się złożyło. Też pani Kasia, inne nazwisko, inna kobietka. Podobnie nieco wiek, trochę starsza może od tej mojej, która w domu mnie trenuje, ćwiczy. Też pani Kasia. Była zdziwiona, że tak można fajnie nazywać te czynności. Chora noga do piekła, bo chora, a zdrowa nieba w nagrodę, bo zdrowa, do nieba. Pierwsza idzie do góry. A w następnym filmiku pewnie opowiem ci jeszcze o chodzeniu po płaskim, kiedy już będziesz chodził prawie normalnie, tak jak ja, prawie normalnie, ale jeszcze nie tak normalnie. A tymczasem do miłego zobaczyska. A jeszcze zaraz zobaczyska. Tu, tutaj gdzieś. Pokażę ci taki zdjęcie, obrazeczek, będący linkiem do mojego innego filmiku, który sugeruje ci obejrzeć. Obejrzysz sobie, wpiszesz komentarz i pod tym,
i po tym dzisiejszym. I jak zwykle podobało się, noga do nieba, kciuk do nieba. Nie podobało się, kciuk do piekła. Trudno. No i komentarz pisz. I tym razem już naprawdę bye bye, bo strasznie tną mnie komary. Ja nimi się tak nie skubię, tak będę na pewno pogrzeżony. Będzie mnie dziób swędział całą noc. No, do zobaczyska. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless. Betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken.